Dobrze. Pamiętaj, że masz dzisiaj odebrać wypłatę. O. Pomęcz trochę Stana, bo może zapomnieć. O, to chodzi o Stana. No tu Stan. Co ty tutaj robisz? Ja... Przecież dzisiaj nie pracujesz. Nie chcę, żeby moi kelnerzy robili 24 godziny na dobę. Zmykaj spać. Ale ja tylko... Cholera, mam cię niańczyć? Miło cię widzieć, Stanley. Nie, dzisiaj nie pracuję. Przyszłam tylko, żeby... Och, nie wypowiadaj przy mnie tych dwóch słów. Mój wrzód żołądka tego nie wytrzyma. Jakich słów? Stanley i miło? Ale śmieszne. Pracuję i nie. Nie używaj tych dwóch słów w jednym zdaniu. Cholera, niedobrze mi się robi nawet, kiedy sam to mówię. Chciałam dostać wypłatę. Cholera, dziewczyno, nie wiesz, że już mnie boli głowa? Wypłata. Matko Boska, dlaczego to słowo brzmi tak ohydnie? Słuchaj, zostaw starego Stana w spokoju, dobra? Poczułbym się o wiele lepiej. Cicho, cicho! Bądź grzeczną dziewczynką. I tak chciałabym dostać swoją wypłatę. O bogowie, dziewczyno! Naprawdę potrafisz się przyczepić. Cholera. No dobra, masz swój rozkład godzin? Tak? 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 Zobaczymy. Cholera jasna, myślisz, że uwierzę ci na słowo? Nie to to. Grafik. Proszę, to mój rozkład godzin. Nie mów tak głośno, moja droga. Wykańczasz mnie. Zobaczmy. Co to? Nie. Czy ja to podpisałem? O czym ja wtedy myślałem? Więc? Przynajmniej nie wygląda na podróbę. Dzięki. Dzięki? A gdzie moje pieniądze? O, teraz ich nie dostaniesz. Za tydzień, kochanie. Zapisałem sobie tę kwotę w księdze rachunkowej, więc nie musisz się martwić. W takim razie odchodzę. Odchodzisz? Nie możesz odejść. Pracujesz dla mnie. Nikt nie rzuca tej pracy, kochanieńka. Mogę odejść i odchodzę. Cholera. Wiesz, jak ciężko znaleźć kogoś do takiej nędznej roboty. Jesteś mi potrzebna. Równie potrzebna jak pieniądze? No dobra, dobra. Dam ci te pieprzone pieniądze. Ile to miało być? 5 tych? 375 dolarów, Stanley. W gotówce. Och, jasne, w gotówce. 300... jesteś pewna? Za dużo mam płacę. No dobra, dobra, dawaj swoją kartę kredytową. Dziękuję, Stanley. Jasne, świetnie. Ej, zaczekaj chwilę. Robisz coś dziś wieczorem? Chcesz wziąć zmianę? Sandra jest chora i potrzebują szybko zastępstwa. Co ty na to? Tak, potrzebuję pieniędzy. Świetnie, kochanieńka. Zobaczymy się później. Nie zapomnij. Ojej, te szafy grające, chodźmy. Plakat reklamujący wystawę pod tytułem Bóle dorastania. Galerii Roma. No, jedzie ten to. No. Adres. Galeria znajduje się koło mostu Watertown. Jeśli dobrze pamiętam, to po drugiej stronie zachodniej Wenecji. Będę musiała pojechać metrem. No. Odpowiedz nam na metrem.
Ojej, co znowu pamiętnik? Dobra. Nie zapomnij, że dzisiaj wieczorem pracujesz i zapamiętaj to sobie. Stan skopie ci tyłek, jak nie przyjdziesz na czas. Aha. Dobra, okej. Okay. To jest jedna notatka, tak, dobra. To druga. Aha. Dobra. To sobie przeczyta, dobra, te notatki, dobra. Jedna i drugą, dobra. Okej, okay, dobra, to lecimy, tak? Mhm. No, wyjdźmy. Do metra, kurde. Do metra, do metra. Lecimy do metra. Gdzie do metra? Tu. Tak, to znowu jakieś. Aha. Skaner genetyczny. On skanuje twoje geny, umieszcza w bazie danych twój kod genetyczny i pozwala przechodzić przez odpowiednie bramki. Czyli co? Wybieramy na... Co zrobić? Aha, to... Kupię bilet tygodniowy. Tak na wszelki wypadek. Teraz? Soczewkę? A, karta. A, no, halo. To się film musi być. Tego nie będzie widać tak. Tak, teraz skanuję. Przechodź. O, wiem, co się siła. Aha. To? Nie! Cholera, nie to. Jeszcze raz. To drugie, Jezus. Ale fej. No. Świane, bo cię wypoczę. A to drugie. Dobra. To. O, jest galeria. Biedny facet naszprycowany amatinem. Podobno pierwszą funkcją motoryczną, jaka ulega degradacji, jest poczucie rytmu. Kolejna ofiara amatinu. Proszę pana. W takim razie chyba zostawię tutaj mój bilet. Tak, tak, chyba tak powinnam zrobić. Nie ma tam kompletnie nic. O, jestem. O.
mam zielonego pojęcia, dlaczego Cortez chce się ze mną spotkać. Jak się nad tym zastanowić, właściwie dlaczego ja chcę się z nim zobaczyć. Brawo, muszę pogadać. Zjawiłaś się w ostatniej chwili. W ostatniej chwili? Zajęło mi to. Zobacz, ten obraz tutaj. Przyjrzyj się. Ona się tak kręci i śpieguje ten różowym. Ściągnąłeś mnie aż tutaj, żebym popatrzyła na obraz? Tak, ale chodzi o coś więcej. Przyjrzyj się. Kto to namalował? Jeden chłopak. Nazywa się Warren Hughes. Nie tak dawno temu. Całkiem nieźle znałem jego i jego rodzina, ale już nie maluję. Ładna robota. Bardzo ładna, ale można o nim powiedzieć coś więcej niż ładny. Przypatrz się. Na co mam patrzeć? Co widzisz? Widzę chłopaka obejmującego dziewczynę. Więc? To pewnie kochankowie, a ona go porzuca. Wygląda na przygnębionego. Tak, tak. Ale nie myśl po treści. Co widzisz? Widzę tutaj metaforę straty. Chłopak obejmuje dziewczynę i powinien być szczęśliwy, ale nie jest. Prawdopodobnie opłakuje już jej stratę. Chociaż czeka go to dopiero w przyszłości. Ach, nie mówmy teraz o metaforach. Powiedz mi, co widzisz. Widzę sztukę. Tak, sztukę. A co dalej? Poza sztuką. Złudzenie? Umiejętności i wyobraźnia pozwalają artyście stworzyć złudzenie, ale to tylko powierzchowne. Co kryje się głębiej? Prawda? Prawda. Właśnie. Głębsza prawda. Ten obraz to konkretne dzieło sztuki, przedstawia prawdę. Ma duszę. Jak obraz może mieć duszę? Ma duszę, ponieważ ma tożsamość. Serce. Wspomnienie tego obrazu pozostanie. Zapadnie ci w pamięć. Stanie się elementem twojej podświadomości. Robi to na tobie silne wrażenie i właściwie nie wiesz dlaczego. To tylko obraz jakiegoś dzieciaka, to nie Picasso, ani Monet. Teraz mówisz o technice. Nie wszystkie obrazy Van Gogha czy Michała Anioła to prawdziwa sztuka. Chociaż wszystkie prezentują wspaniałą technikę i rzemiosło. A zgroły pięciolatka rzadko imponują techniką, ale mogą mieć duszę. Mogą być prawdziwym dziełem sztuki. Więc mówisz, że prawdziwej sztuki nie budują umiejętności artysty. W takim razie czym jest sztuka, skoro każdy może stworzyć coś bardziej prawdziwego niż artysta, który poświęcił całe życie na rozwijanie swoich umiejętności? Sztuka wciąż jest dziełem artysty. Umiejętności, rzemiosło, technika, te elementy mają kluczowe znaczenie dla końcowego sukcesu twórcy, ale same w sobie są tylko narzędziem. Artysta musi przekazać, przenieść do swego dzieła część własnego ja. Musi przekroczyć granice złudzenia i osiągnąć prawdę dzieła sztuki. A czym jest ta prawda dzieła sztuki? Kto to wie? Od lat zadaję sobie to pytanie. Przepraszam, więc nie wiesz? Więc po co to wszystko? Wszystkie te pytania i wykłady o prawdzie i złudzeniu, tak w ogóle to dlaczego poprosiłeś, żebym tu przyszła? Ponieważ... W zasadzie to nawet nie poprosiłeś mnie, żebym tu przyszła. Przez całe popołudnie latałam po Wenecji, próbując rozszyfrować wiadomość. Wydawałam na metro pieniądze, których nie mam za wiele, a wszystko po to, żeby stać i słuchać o... Zobaczyłaś coś dzisiaj. Budzący się sen. I nie potrafisz tego wyjaśnić. Dlatego tutaj jesteś. Nieprawdaż? Wieść mężczyznę twoich marzeń. Teraz, jeśli tylko znajdę faceta godnego... Jezu, jeszcze znowu to samo. Do marzeń będę dobrze przygotowana. Książki? Nie czytam wiele, ale uważam, że należy utrzymywać intelektualne pozory. Zwyczajne krzesło. Półki.
to moje dzieło. Ma to być portret mojego wykładowcy biologii, ale sądzę, że mógłby się nie rozpoznać. Ten wentylator ma zapewniać miły chłód w lecie. I jasne, jak go włączyć, jest przynajmniej o ćwierć stopnia chłodniej. Dobra. To lecimy do... no, do tej kawiarni. Gadam jeszcze z Kułou. Nie? Chcesz gadać? Nie. Nie chcę mieć na karku UOU. BIT. Bezpłatny informacyjny terminal. Aha. Zresztą chcesz jeszcze gadać? Nie. Nie chcę o nich pogadać. Chcesz pogadać Fion na chwilę? Siedzisz tu cały dzień? Prawie, kochanie. Czuję, że zamieniam się w roślinę. A co u ciebie? Miałam straszny dzień. Naprawdę? Co się stało? Po prostu wszystko. Ale udało mi się trochę popracować. To dobrze. A nie mówiłam? Wiedziałam, że tak będzie. Tak, miałaś rację. Zazwyczaj mam rację. Co oglądasz? Nic szczególnego, ale później będziemy oglądać fajny film. Tak? Jaki? Nie ma wielu nowości. Widziałaś kiedyś Hotel Victoria? Nie. Dobry? Tak mówią. Obejrzymy go sobie. Mogę cię o coś spytać? Ależ oczywiście, kochanie. O co? Gdzie znalazłaś mój pierścionek? Pod kanapą, kochanie. Pewnie ześlizgnął ci się z palca, kiedy oglądałaś film. To dziwne. Utrzymałam go w pudełku w pokoju. Bardzo rzadko go zakładam i nigdy nie noszę go w kieszeni. Co sądzisz o Cortezie? Nie wiem, o co ci chodzi, kochanie. Nie uważasz, że wygląda trochę podejrzanie? O, on jest nieszkodliwy. Ten stary hippis od pół wieku jest na haju i nie wygląda na to, żeby miał zamiar wrócić na ziemię. Miki go lubi, ale ja za nim nie przepadam. Po prostu. On tylko siedzi sobie, pali albo czyta książkę, ale nie robi nikomu krzywdy. Od dawna się tu kręci? O, nie wiem. Może z rok. Pewnego dnia po prostu się zjawił i od tamtej pory już został. Nigdy nie rusza się z miejsca? Śpi, je, oczywiście. Ale czasami chodzi do jakiegoś starego kina w mieście. Podobno stare filmy są jego drugą wielką pasją po książkach. Co o mnie pomyślałaś, kiedy spotkałyśmy się po raz pierwszy? To dość osobliwe pytanie, nie sądzisz? Pomyślałam, że jesteś urocza i nadal tak sądzę, kochanie. Pamiętasz dzień, kiedy się tutaj zjawiłam? Oczywiście, kochanie, to było niedawno. A nie jestem jeszcze taka całkiem zniedołężniała. To było w maju, prawda? Przysłał cię do mnie Charlie, a ty wyglądałaś na kompletnie zagubioną. To był twój pierwszy dzień w mieście, prawda? Pamiętam, że wyglądałaś jak zagubione szczenie. Szczenie? Ja? Kiedy zobaczyłam, jak wleczesz tę walizkę przez most, moje serce wyrwało się do ciebie. Cieszę się, że tutaj jesteś. W każdym innym miejscu byłabyś stracona. Mamy. O, może... Opowiedz mi coś o sobie, Fiona. O mnie? Nie ma o czym opowiadać. Lubię moją pracę, lubię małą Wenecję i lubię być z Miki. Jestem szczęśliwą dziewczynką. Oczywiście czasami chciałabym wrócić do Anglii i spotkać się z rodziną, ale to chwilowe pragnienia. Jestem bardzo zadowolona ze swojego życia w Newport. No. O Charlie to chyba nie, bo słyszałam, że mnie też, no. Mogłabyś powiedzieć mi coś o domu granicznym? To jeden z moich ulubionych tematów, kochana. A co dokładnie chciałabyś wiedzieć? Dlaczego postanowiłaś prowadzić pensjonat? To długa historia. Między innymi dlatego, że razem z Miki lubiłyśmy klasyczne angielskie wiejskie gospody. Wiesz,
Wiesz, te staromodne, podniszczone budynki, dziwaczne stare gospodynie i dziwnie sugestywne nazwy w stylu leniwy kogut. Więc dlaczego przyjechałaś tutaj, do wielkiego miasta w Ameryce? Chciałyśmy stworzyć w Newport miejsce o podobnej atmosferze. Taką przystań, którą ludzie tacy jak ty i ja mogliby nazwać domem, chociażby na krótki czas. Więc przez kilka miesięcy dyskutowałyśmy nad różnymi pomysłami. A potem postanowiłyśmy założyć pensjonat dla młodych studentów i artystów bez grosza przy duszy. Decydowałyście, że chcecie to zrobić w Wenecji? Wiedziałyśmy, że Wenecja to miejsce w sam raz dla nas, jeszcze zanim tu przyjechałyśmy. Ale najtrudniej było znaleźć odpowiednio tani dom. A właśnie ten budynek był osiągalny. Nie tak od razu. Podobnie jak większość budynków w Wenecji, ten był kiedyś fabryką. Ale kiedy pierwszy raz go oglądałyśmy, jakaś miejscowa firma zamierzała przerobić go na bar i klub nocny. Ale miejsce tak bardzo nam się podobało, że złożyłyśmy odwołanie do Rady Miejskiej. Gdy przedstawiłyśmy nasze plany, dali nam zgodę i obniżyli cenę budynku pod warunkiem,